7 września 2024 roku doszło w Portugalii do spektakularnej ucieczki z więzienia. Z więzienia niedaleko Lizbony, 70 km od Lizbony, uciekło 5 więźniów, z czego 4 uważana jest za bardzo niebezpiecznych. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe, że w 2024 roku w Europie, w Portugalii, jest taka ucieczka w ogóle możliwa? Jakiego specjalnego sprzętu musieli użyć ci więźniowie, żeby wydostać się z takiego więzienia? Dodatkowo chciałabym Wam powiedzieć, że to więzienie to nie było takie zwykłe więzienie, ale więzienie o zaostrzonym rygorze. Więc jakiego specjalistycznego sprzętu użyli więźniowie, żeby wydostać się z tego więzienia? Użyli bardzo specjalistycznego sprzętu. Użyli 12-metrowej drabiny. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Niestety, to wszystko, co powiedziałam, to jest prawda, to nie są jaja, ja sobie nie robię tutaj jaj. Rzeczywiście doszło do czegoś takiego. 5 więźniów uciekło z więzienia tutaj w Portugalii i naprawdę są to niebezpieczne osoby. Naprawdę użyli drabiny i liny do tego, żeby z takiego więzienia o zaostrzonym rygorze się wydostać. Powiem Wam, że tutaj w Portugalii, jak włączę telewizor, to czuję się, jakbym była w jakimś amerykańskim filmie akcji, dlatego że cały czas gdzieś tam pokazywane są te twarze tych więźniów i cały czas na ten temat jest dyskusja tutaj w mediach społecznościowych i właśnie w telewizji. Jak w ogóle mogło do tego dojść, tak? Jak to jest możliwe? No i tutaj głosy są podzielone, powiem Wam szczerze, bo jedni są przerażeni, boją się, bo w telewizji cały czas mówią o tym, że to są bardzo niebezpieczni ludzie, że trzeba na nich bardzo uważać. Także są właśnie takie osoby, które się boją, są też właśnie takie osoby, które zastanawiają się, jak to jest możliwe i próbują dociec, no jak to się w ogóle stało, tak? Jak jest możliwe w 2024 roku uciec w ten sposób z więzienia i to właśnie takiego jeszcze, tak, o zaostrzonym rygorze. No ale jest też taka grupa, która po prostu rżnie ze śmiechu, bo inaczej się tego, wiecie, no nie da powiedzieć. Są ludzie, którzy po prostu naprawdę po prostu się śmieją z tego, jak to jest możliwe, że coś takiego się tutaj w Portugalii wydarzyło. No i powiem Wam, że ja jestem w tej grupie, gdzie raz się śmieję, a raz po prostu jestem przerażona, bo no jest to komiczna sytuacja, bo chyba nikt by normalny nie uwierzył, że coś takiego jest możliwe, gdyby się coś takiego nie stało. Natomiast z drugiej strony jest to sytuacja tragiczna, bo rzeczywiście te osoby, które uciekły, to nie są, wiecie, tacy zwykli złodzieje, którzy gdzieś tam ukradną sobie radio w samochodzie. Na przykład jeden z tych mężczyzn, Argentyńczyk, a jeszcze jedno słowo na temat tego, bo 5 tych więźniów uciekło, z czego, słuchajcie, 3 to w ogóle nie są Portugalczycy. Jeden jest właśnie z Argentyny, jeden z Anglii i jeden z Gruzji. No i też Portugalczycy i wszyscy tutaj się zastanawiają, no ale zaraz. Dlaczego my, Portugalczycy, portugalski podatnik ma płacić za więźniów z jakichś innych krajów tutaj w Portugalii? Dlaczego oni tutaj są osadzeni? Dlaczego wszyscy płacą za ich posiłki, za ich pobyt tutaj w Portugalii? No i taka dyskusja oczywiście też została podniesiona. Także ta ucieczka pokazała dużo różnych rzeczy, bardzo dużo różnych rzeczy i też mnóstwo takich niedociągnięć i strasznie dziwnych rzeczy, które dzieją się w tym systemie więziennictwa tutaj w Portugalii. No ale wracając do tego, co mówiłam. Słuchajcie, ten pan właśnie z Argentyny, on siedział dlatego, że był oskarżony za to, że porywał dzieci polityków. Na przykład był oskarżony o to, że porwał syna byłego ministra zdrowia Argentyny. Tego dzieciaka nigdy nie odnaleziono, także nie wiadomo, co się stało z nim. Wiele osób przypuszcza, tak, co się z nim stało. Był także oskarżony o to, że porwał córkę prezydenta Paragwaju, którą parę dni po porwaniu znaleźli martwą. Także no zobaczcie, z jakimi osobami mamy tutaj do czynienia, tak? To nie są właśnie, tak jak mówiłam, ludzie, którzy gdzieś ukradli radio komuś, tak? W samochodzie. To są bardzo niebezpieczni ludzie. No i rzeczywiście jest się czego obawiać. Jak to w ogóle się stało, że oni uciekli? No bo tutaj wszyscy się tak zastanawiają, tak? No o co chodzi? Najprawdopodobniej, to znaczy nie wiadomo, tak, kto w tym maczał palce, kto nie maczał. Natomiast co jest na 100% pewne, to jest to, że tutaj w Portugalii mamy duży problem, nie tylko z więziennictwem, nie tylko ze służbą zdrowia i z edukacją. W wielu sektorach pojawia się no, po prostu brak pieniędzy. No i tutaj ten przykład więziennictwa, tak, tego systemu więziennictwa pokazał, że również tam
tych pieniędzy brakuje. W tym więzieniu było 30 strażników, dobrze powiedziałam, którzy no, opiekowali się tak tym więzieniem, strzegli go, a tak naprawdę powinno być tam 70 osób, więc zobaczcie, no, ponad połowa tych ludzi, którzy tam powinni być. Niby były kamery, niby były sensory ruchu, które okazało się, że wcale nie działają, więc nie wiadomo w ogóle po co tam były. Niby były takie, wiecie, druty, takie kolczaste, takie druty pod napięciem, które wcale nie były pod napięciem, to były zwykłe druty i od x czasu nie były w ogóle podłączone. Dużo jest takich właśnie tutaj problemów, dużo jest takich właśnie poruszanych problemów właśnie też przez ekspertów, tak, że po prostu brakuje pieniędzy, żeby zapłacić strażnikom, że nie ma wystarczającej liczby osób do pracy. No i kiedyś na przykład tutaj w Portugalii, nie wiem jak jest w Polsce, to nie będę się wypowiadała, czy jest tak, czy nie, ale tutaj w Portugalii kiedyś jak były więzienia, to były wieżyczki. No i były wieżyczki, na których po prostu stali strażnicy, no i obserwowali, co się dzieje. W związku z tym, że nie ma pieniędzy, no to skasowali te wieżyczki, no i zamontowali kamery. Niestety, jak się okazuje, to po prostu nie działa, tak? Ten system nie działa, jest zbyt mało osób, chociaż no, dużo osób też porusza ten temat, tak, że no, jak to jest możliwe, że oni mieli tyle czasu, że przez tyle, że w ogóle zorientowali się tak naprawdę ci strażnicy po 40 minutach od ucieczki tych ludzi z więzienia. Więc no, dużo jest tutaj takich dziwnych rzeczy, niedociągnięć. Mam nadzieję, że też dowiemy się, co tak naprawdę się stało i kto w to był zamieszany, no i kto tak naprawdę pozwolił tym bandytom uciec. Powiem Wam, że policja prawdopodobnie, no bo tutaj różnie mówią, od 1,5 do 2 godzin po ich ucieczce dopiero została zawiadomiona. No i nie wiadomo, gdzie ci ludzie są. Z każdym dniem, z każdą godziną te szanse odnalezienia tych ludzi są, no, coraz bardziej tak one maleją, no, nie oszukujmy się. Nie wiadomo, gdzie są, czy są w Hiszpanii, we Francji, w Polsce, nie wiadomo. Dlatego, że po ich ucieczce nikt nie wpadł na pomysł, żeby wzmocnić granice, tak, żeby wzmocnić tą kontrolę na granicach. Być może spowodowane jest też to tym, że policja dowiedziała się 2 godziny później, więc tak naprawdę nie za bardzo już było co robić, prawda? No bo 2 godziny później to oni już by mogli być daleko w Hiszpanii, czy w ogóle jeszcze gdzieś indziej, więc być może dlatego tego nie zrobili. Natomiast no, ci ludzie prawdopodobnie są gdzieś w Europie, prawdopodobnie gdzieś w Europie się ukrywają. Bardzo dużo ekspertów mówi, że raczej w Portugalii ich nie ma. Natomiast nie wiadomo, nikt nic nie wie i powiem Wam szczerze, że no jest to komedia i tragedia w jednym. To jest po prostu coś niesamowitego, żeby w XXI wieku, w 2024 roku coś takiego tutaj u nas w Europie się wydarzyło. Jeszcze jeden z tych więźniów, on był kiedyś w innym więzieniu i też próbował uciec i słuchajcie, on się wysmarował olejem i próbował się przez te szczebelki, wiecie, przepchnąć, taki śliski, nie? Więc w ogóle, co jest w ogóle, zamiast oglądać kabaret, to może trzeba by było sobie obejrzeć tak czasami telewizję portugalską i co tutaj się dzieje. Chociaż wiem, że nie tylko w Portugalii, tak. Również różne dziwne rzeczy dzieją się w Polsce i w innych krajach, tylko po prostu o tym się pewnie nie mówi. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym, o tej spektakularnej ucieczce z więzienia tutaj w Portugalii. Jestem, powiem Wam szczerze, że chciałabym się dowiedzieć, czy coś w Polsce mówili. Ja nic takiego nie widziałam w polskich mediach, no ale zresztą wiecie, no co tutaj mówić, tak? Mówili o tym oczywiście w angielskich mediach, mówili o tym oczywiście w argentyńskich tam, bo tak, ten pan był z Argentyny, oczywiście argentyńskie media stwierdziły, że to jest skandal, jak to jest w ogóle możliwe, że tutaj Portugalczycy dopuścili do tego, żeby ten straszny zbrodniarz uciekł, natomiast powiem Wam szczerze, że on był złapany w 2017 roku i od tego czasu siedział tutaj w Portugalii, więc no Argentyńczycy też by mogli sobie go zabrać, tak, a nie tutaj go zostawiać. Powiem Wam też, że nie wiem jak to wygląda, ten proces wysyłania tych więźniów do ich krajów i tak dalej, no natomiast no chyba nie powinno tak być, tak, że tutaj właśnie podatnik portugalski płaci za nich podatki i ich tutaj utrzymuje. Powiem Wam, że ja wiem, że pisaliście, że ja często tutaj na tym kanale poruszam takie tematy, no trochę może bardziej trudne, takie, może bardziej takie negatywne też o Portugalii, natomiast no powiem Wam szczerze, że no jak takiego tematu nie poruszyć, tak, no przecież to jest tak śmieszne i tragiczne, to jest po prostu dwa w jednym, no że ja po prostu jak ja o tym usłyszałam, to pomyślałam sobie, że no nie, no muszę Wam po prostu o tym opowiedzieć. Także no niestety te tematy cały czas przychodzą, naprawdę ja bym mogła codziennie coś takiego robić, bo codziennie tutaj się jakieś dziwne, śmieszne rzeczy po prostu odwalają.
Natomiast no, chciałam Wam o tym powiedzieć i też właśnie się zastanawiam, czy o czymś takim słyszeliście. Ja się postaram oczywiście na kanale mówić o bardziej takich fajnych i pozytywnych rzeczach, no ale wybaczcie mi, no musiałam się z Wami podzielić tym dziwnym wydarzeniem. No i chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa!